Bubel TV. Leszek Bubel. Dzień dobry Państwu. Leszek Bubel, redaktor naczelny tygodnika Tylko Polska. Wkrótce tysięczny numer tej gazety, która od początku wydarzeń w Jedwabnym śledziła wszystkie wydarzenia. Byłem tam ponad 100 razy. Od kwietnia 2000 roku aż do lipca 2001, do słynnych uroczystości antypolskich, dokładnie 10 lipca. Tudzież śledziłem to, co się tam działo, jestem tam stałym bywalcem w dalszym ciągu. Aby zobrazować, jaka to jest ilość materiału przez te wszystkie lata dotyczącego też właśnie tych wydarzeń w Jedwabnym, 10 lipca 1941 roku, to pokażę Państwu zszywki tygodnika Polska. To są kolejne roczniki. Bywało, że większość objętości gazety to właśnie była tematyka dotycząca Jedwabnego i tego, co się wokół niego działo. Więc to są setki, jeżeli nie tysiące publikacji. Część tej swojej wiedzy ujawniłem w filmie o Jedwabnym, dostępnym też na tym portalu. Mówię to o tym dlatego, że byłem jedyną osobą z Warszawy wśród wszystkich mieszkańców Jedwabnego, a szczególnie tych, którzy byli zaangażowani właśnie w obronę dobrego imienia miasta i mieszkańców Jedwabnego. Tak się nazywał utajniony komitet. Nikogo przez ten cały czas nie było spoza Jedwabnego. Nikt nie chciał tam przyjechać. Namawiałem wiele znanych osób, które prosiłem, żeby zorganizować jakieś stowarzyszenie, wesprzeć mieszkańców. Dopiero w ostatniej chwili kilka grupek się pojawiło i też w zasadzie nic tam nie dokonały. Dlatego, mając taką wiedzę na przestrzeni tylu lat, postanowiłem zabrać wreszcie głos w związku z dosyć głośnym wydarzeniem niedawnym, związanym z promocją książki Powrót do Jedwabnego. Tutaj sobie zaznaczyłem kilka fragmentów, do których się zamierzam odnieść. I zacznę od autorów. Wojciech Sumliński, który jest dziennikarzem śledczym i stale szuka wątków sensacyjnych, takich, które zapewnią sprzedaż książek i rozgłos. W zasadzie pierwsze około 100 stron to nie pisze o Jedwabnym, tylko o sobie, o swojej martyrologii, o procesach sądowych związanych z publikacjami wcześniejszych książek, albo o tym, że został zatrzymany w Londynie na lotnisku Luton na rozmowę taką ostrzegawczą. To jest aż znaczna część tej książki. Później mamy
wypociny, nie zawaham się tego powiedzieć, drugiego współautora, majora Tomasza Budzyńskiego, którego tu krótka notka biograficzna jest na samym początku, szef delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Lublinie, któremu podlegało kilkuset oficerów i funkcjonariuszy służb specjalnych. No, tenże pan też się nie popisał tutaj wiedzą na temat Jedwabnego. Miałem okazję go kiedyś poznać kilka lat temu, jak powstawała książka o Andrzeju Leperze. Odbyliśmy długą rozmowę, nagraliśmy ją. I od samego początku moja opowieść o Andrzeju Leperze mu zdecydowanie nie pasowała do z góry postawionej tezy w książce, jakoby Andrzej Leper został zamordowany. Oczywiście ja tego nie wykluczam, natomiast pozwolę sobie mieć trochę odmienne zdanie od tych wszystkich sensacyjnych publikacji, że jest wielce prawdopodobne, że Andrzej Leper jednak popełnił samobójstwo. Dlatego, że go bardzo dobrze znałem, naświetliłem w tej rozmowie z panem Budzyńskim jego portret psychologiczny, jego mocne i dobre strony, sytuację, w której się znalazł i skłonności do wpadania w depresję, w to, że się załamywał, że źle znosił porażki i tak dalej, i tak dalej. To moja wypowiedź nie znalazła żadnego uznania. W związku z tym, że właśnie jak wspomniałem, że nie miała takiego sensacyjnego wątku. Myślę, że o Leperze nakręcę osobny materiał. Nie wszystkim on się będzie podobał. Trzecią współautorką jest dr Ewa Kurek. No, też o samych wydarzeniach w Jedwabnym to tu jest, tak powiedziałbym, po łebkach. W ogóle bardzo marny to jest jakościowo i materiał, nic nie wyjaśniający, przede wszystkim nie nakreślający albo nie nawet demonstrujący faktycznego przebiegu wydarzeń, tak jak to ja zrobiłem w swoim filmie. Nie ma też rozmów ze świadkami, którzy byli jeszcze parę lat temu żyli, z którymi ja zdążyłem przeprowadzić rozmowy. Dziwię się, że żadna z tych osób się do mnie nie zwróciła, pominęła wręcz. W ogóle w tej książce nie ma źródeł, nie ma cytatów, nie ma odniesień do jakichś arcyciekawych publikacji czy rozmów właśnie ze świadkami tychże wydarzeń jako bardzo istotnymi informacjami o przebiegu wydarzeń. Ponadto, no, jedyne co ciekawe jest pani Kurek, to ostatnia część, gdzie zarysowała historię Żydów w Polsce, głównie od czasów I Rzeczypospolitej. To rzeczywiście jest ciekawy materiał, ale też niezwiązany z wydarzeniami w Jedwabnym. Można powiedzieć, że to jest takie jakby zapchaj dziura tematyczna, żeby tą książkę w ogóle można było przeczytać. Mam tu oczywiście pretensje do pana Sumlińskiego, że rozwodzi się takim językiem publicystycznym. Masę tu jest jakichś cytatów z fajnych powiedzonek, czy jakichś niemalże anegdotycznych, jakichś sentencji. No, bez związku z Jedwabnym. No, w końcu książka, tytuł powinien zobowiązywać i była tak reklamowana szumnie w całej zadymie związanej z promocją jako ponoć wartościowa i wręcz odkrywcza, jeżeli chodzi o temat. Nic to odkrywczego nie ma, wręcz dominują internetowe informacje obrobione dobrym językiem, dobrym stylu, ale absolutnie jest to porażka wydawnicza, jeżeli chodzi o sprawy Jedwabnego. Zacytuję tutaj kilka
fragmentów, do których się odniosę. I na przykład są takie kurioza, że w pierwszej części Wojciecha Sumlińskiego można trafić na taki na taką krótką informację, że obecnie Żydów w Polsce, ich liczba wynosi kilka tysięcy. No, to bardzo ryzykowne stwierdzenie. Chyba w samej polityce jest ich więcej. Gołym okiem to widać. Nie wiem, skąd taka gołosłowna informacja, nie poparta niczym. Oficjalnie Żydzi się przyznają do 30-50 tysięcy. Oficjalnie. Nieoficjalnie doskonale wiemy, że większość, przytłaczająca większość, ukrywa swoje pochodzenie. Nie powinno się coś takiego znaleźć. Więcej jest takich ciekawostek, na przykład taki fragment. W Polsce nie zdawaliśmy sobie wówczas sprawy, jak szeroko to poszło. Sam też dowiedziałem się o tym dopiero później, gdy zacząłem jeździć tu i ówdzie. Prawda była taka, że nie było czego zbierać. Powiedzieć, że odkręcanie tego trendu po latach stanowiło wyzwanie, to tyle, co nic nie powiedzieć. To byłoby coś na miarę przekonania naszych odległych praprzodków, że Ziemia nie jest płaska. Świat kupił garstwo Gorosa o Jedwabnym, bo ktoś bardzo zadbał. Kto? No, pytanie naprawdę wręcz z serii głupkowatych, bo po pierwsze, wydarzenia w Jedwabnym nakręciły też wielu autorów, wielu publicystów. Stale się książki i artykuły prasowe na ten temat ukazują, nie tylko w kolejną rocznicę tychże wydarzeń, ale również w jakichś cyklicznych już oszczerstwach światowego żydostwa, jakoby Polacy popełnili tam masową zbrodnię ludobójstwa na swoich sąsiadach. A już pytanie, kto? No to mogę krótko odpowiedzieć. Media w Polsce i na świecie zdominowane przez żydowskich właścicieli. Przecież to jest potężna machina medialna. I uważam, że jest to po prostu bardzo nieprofesjonalne takie stwierdzenie, świadczące wręcz o dyletanctwie. Następna taki zapis, który mnie bardzo zdumiał, to jest coś takiego. Nie patrzyliśmy na godziny pracy, bo nie było godzin pracy. 6, a niekiedy 7 dni w tygodniu, od świtu do zmierzchu. Przekopowaliśmy się megabajty informacji i stosy materiałów uzupełnianych tygodniami analizy i dziesiątkami spotkań. No, kompletna bzdura. Tutaj jest tylko jedno spotkanie opisane. Poza tym naprawdę rok pracy takiej wytężonej, dzień i noc. Szkoda było tego czasu. Albo jest to po prostu zwykła nieprawda. Bo tej pracy tutaj nie widać. Rzeczywiście widać, że masa tych informacji to są ogólnodostępne w internecie, tylko obrobione, opisane innym językiem. Jest też dużo takich spłyceń albo wręcz nieprawdziwych informacji, a jedną z takich kluczowych, może nawet najważniejszą, jest coś takiego. W Polsce telewizja i prasa też miały używanie, a nie zastąpioną w takich razach Gazetę Wyborczą na czele i również nie zastąpionym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, który zdążył już przeprosić za Jedwabne. Otóż, proszę Państwa, to jest nieprawda. Prezydent Kwaśniewski nigdy nie przeprosił za Jedwabne w tym sensie, jaki tutaj został zapisany. On zamierzał to dokonać, ale wystraszył się,
zapowiedzi, takiej akcji, którą wówczas zorganizowałem na łamach wszystkich swoich gazet, a miałem ich wtedy 16, że jeżeli przeprosi także w moim imieniu, w imieniu wszystkich Polaków, to wydrukuję pozew cywilny w setkach tysięcy egzemplarzy, gotowy do złożenia, do wpisania swoich danych i złożenia w najbliższym sądzie. Doprowadziłoby do tego, że powiedzmy około 100 tysięcy pozwów złożonych by było w całej Polsce i każda rozprawa musiałaby się odbyć przynajmniej raz. W każdej rozprawie by musiał uczestniczyć prawnik upełnomocniony przez prezydenta, więc gigantyczny zalew pozwami wszystkich sądów w Polsce groził prezydentowi Kwaśniewskiemu. I on się z tego pomysłu pod tym naciskiem właśnie wycofał i przeprosił Jedwabnym, ale tak cytuję z pamięci, w imieniu swoim i wszystkich rodaków, którzy myślą tak jak on, a to jest zasadnicza różnica. Więc szkoda, że już sam fakt tej akcji nie został tu opisany jako że znaczący, bo to był kluczowy moment. W tym czasie, kiedy te wydarzenia w Jedwabnym się odbywały, ja też tam się znalazłem, ale zostałem aresztowany przez policję i trzymany na miejscowym posterunku do późnej nocy, aż się wszyscy ci notable rozjechali. I teraz następna taka ciekawostka, nie będę tutaj Państwa zanudzał, ale przytoczę takie cytaty, które jakby rzutują na poziom tej książki. Można znaleźć taki ciekawy zapis. Nieomal natychmiast po ukazaniu się książki Grossa wszyscy ludzie na wysokich stołkach od prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego po wszelkie autorytety moralne, nie wyłączywszy biskupów, przeprosili na wszystkie sposoby za polską zbrodnię w Jedwabnym. Znowu mam przewagę nad autorami tejże książki. Ja byłem na tych przeprosinach. To było w kościele na Placu Grzybowskim, gdzie połowa polskich biskupów, ponad 50 na klęczkach, rzeczywiście przepraszała Żydów. Mam nawet fotoreportaż, był w tygodniku. Arcyciekawa sprawa, ale połowa biskupów, ponad połowa, nie przeprosiła, odmówiła tego w sposób ostentacyjny, komentując to też w naszym polskim duchu. A tu jest napisane, że wszyscy biskupi. To też jest nieprawda. Więcej takich tu kwiatków i perełek. Ale ważne jest dla mnie osobiście to, co się działo wokół promocji książki całkiem niedawno. Te trzy zadymy, gdzie autorzy chcieli w świetle mediów narodowych, w Realu 24 nagłośnić tej książki i gmina żydowska zakulisowo wydzwaniała do kolejnych właścicieli sal i w ostatniej chwili oni wypowiadali organizatorom lokal. I tak to się działo chyba 3 czy 4-krotnie. I odbyło się to gdzieś w jakiejś podrzędnej sali. Tłum ludzi przyszedł w liczbie powiedzmy około 1000. Stali na korytarzu, byli przed budynkiem. Zrobił się z tego wielka awantura, bo przyszli też posłowie z partii Razem. Było to transmitowane. Zdumiewało mnie to, że w Polsce osoby, które lansują się na bohaterów, odważnych ludzi, którzy rzekomo poruszają temat tabu, nie zdobyli się na akt rzeczywistego protestu, bo gdybym ja się tam znalazł, to tą prelekcję bym przeniósł pod gminę żydowską, zalegalizował takie zgromadzenie i tam bym to zrobił, bo należało to tam zrobić, pokazać swoją odwagę i bohaterstwo. Bo oczywiście byłaby awantura na całą Europę albo i pół świata. Ale myślę, że
szowiniści żydowscy dostaliby nieźle po łapach i byłby jakiś z tego efekt, z tego wszystkiego. A ci państwo skupili się wyłącznie na mamonie, na promocji, na handlu patriotyzmem. Pewnych progów nie przekroczą, bo się po prostu boją. Nie jest to w ich interesie. Pan Sumliński, to jest chyba najciekawsza wiadomość z tej książki, napisał, że sprzedał już 700 tysięcy swoich książek. Jako wydawca ponad 2000 tytułów książkowych znam rynek książki, wiem jakie są marże, jakie są koszty druku i tak dalej, to tak szacuję, że lekko na tych sensacyjnych pozycjach, jakim tą też można do tego dołożyć, zarobił 10 milionów. To jest średnio 100 tysięcy miesięcznie. Więc warto uprawiać handel patriotyzmem. Jest to bardzo intratne zajęcie. I śmiem powiedzieć, że ten knot wydawniczy właśnie z tego powodu powstał. Bo nawet pani Ewa Kurek niewiele miała tu albo nic do powiedzenia. Zresztą nie ma się co dziwić. Słyszałem w jednym jej z wypowiedzi, że po raz pierwszy w Jedwabnym znalazła się tam 3 lata temu. A wydarzenia w Jedwabnym toczą się od 18 lat, bo one cały czas trwają. A nie było jej w najważniejszych, najistotniejszych momentach. I jako historyk, jak ona się lansuje, badacz, bardzo to podkreśla. Nie zadała sobie nawet trudu, żeby do tych ludzi, którzy to lepiej znają i wiedzą, się spotkać i przeczytać, tak jak u mnie w tygodniku, relacje z naocznych świadków, co najmniej kilku, którzy to widzieli, to byli bezpośrednimi obserwatorami tychże wydarzeń. I przykre jest, że dla zarówno te media prawicowe czy narodowe po prostu zajmują się biznesem głównie. O to głównie dbają, a drżą przed jakimś rzeczywistym czynem, który by nam wszystkim przyniósł korzyści. Przecież to była niepowtarzalna i nie pierwsza zresztą okazja, żeby ten żydowski rasizm i szowinizm w jakimś sensie ograniczyć. A nie bać się, że po prostu prokuratury czy sądów. No. A zatem te wszystkie organizacje, które tam to chroniły, jak Roty Niepodległości, też mogłyby spełnić swoją rolę i mogła powstać rzeczywiście prawdziwa, mógł powstać prawdziwy protest, który by nam wszystkim przyniósł korzyści. A tak przyniósł tylko korzyści promocji tej książki. Nie polecam. Dziękuję. Leszek Bubel. Chylimy pokornie nasze czoła przed waszych mędrców mądrością, choć trochę patrzymy z zazdrością, że w naszym polskim narodzie nie ma tylu geniuszy, że zamiast kultu złotego cielca czcimy wisielce. Przepraszamy was, przepraszamy was, że chcieliśmy was nawracać. My zwykli podludzie, nie mający pojęcia o cudach w Talmudzie. Przepraszamy, że przecież bez żadnych powodów przepędzano was ze wszystkich niemal narodów. Za Morza Czerwonego i na ostre kamienie, za 40-letnie pustyni słońce. Przepraszamy was, przepraszamy was, za polski romantyzm oraz patriotyzm, za antysemityzm i ten cały idiotyzm, za brednych rodaków wszystkie pokolenia, co was za nic bezczelnie sadzały do więzienia,
zagettała w Kobe. Nic się nie stało, przecież wśród studentów było was tak mało. Ponieważ za sobą mnogość polskich upadków, rozbiorów i powstań oraz innych przypadków. I Hitler, i Lenin, i terror Stalina. Przecież ich rządy to nie wasza wina. Przepraszamy was, przepraszamy was, przepraszamy was za lata niedoli sowieckiej niewoli, obojętność bez racji podczas okupacji. Przepraszamy za polskie obozy, zagłady i za wrednych narodowców, podłe tyrady, za komunizm, a nie ludową, GL, NZ, AK i PRL. Za wszystkie grabieże, co było w złej wierze, bo my ludzie prości, wciąż pełni zazdrości. Jesteście kochani, przecież wybrani, a my pomyleńcy, patrioci, idioci. Przepraszamy was, przepraszamy was, przepraszamy was za podłe te słowa żydokomuchy, czyniąc akt skruchy za marcowe rozruchy. Bo choć chcieliście jać od nas masowo, to wypuszczono was nieprzepisowo do biednych krain z Polski słynącej bogactwem i wasz dorobek płonącej. A Niemców co dali wam miliardów kupeł, my całujemy ochoczo w dupę. Bo przecież nam się nic nie należy, bo w końcu jesteśmy zwykli krajeci. Przepraszamy was, przepraszamy was, przepraszamy was za kwachach jedwabnym, że nie dość godnie trzeźwy przepraszam za polskie tam zbrodnie. I za połowę naszych biskupów, którzy udając tępych przygłupów, wam tak otwarcie się narazili i na kolanach was nie przeprosili. Bo wy najlepiej nam dzieci uczycie, jak powinno wyglądać ich życie. Więc jak nasz prezydent Wałęsa w Knesecie, przepraszamy was za co tylko chcecie. Przepraszamy was, przepraszamy was, przepraszamy was za sprawiedliwych drzewek bez liku przy waszej oceny tak marnym wyniku. Za anarchistów, lewaków, pedałów, za aferzystów i liberałów. Przepraszamy natychmiast, nie czekając chwili, abyście wy pierwsi nas nie przeprosili. A w mediach was ciągle jeszcze za mało, więcej, ach więcej, wciąż by się chciało. Miliardy wam oddamy bez wzgardy, bo aby żyć godnie, wystarczą nam wody. No i jaki z tego moro wynika, czy już wiecie? Skoro ciągle przepraszacie jak nikt na świecie. Nie słychać już nawet z ambony, że rozdzielą nas kruki, rozdzielą nas wrony. Dlatego ja, Leszek Bubel, trzymając pięści w gardzie, mam wszystkich przepraszaczy głęboko w pogardzie. Bo chyba o tym nie wiecie, że prawda i honor najważniejsze na świecie. Przepraszamy was, przepraszamy was, przepraszamy was, przepraszamy was, przepraszamy was.